Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy Pruszkowskiego Uniwersytetu III wieku. Tradycyjnie w czwartki macie wykłady. Dzisiaj niestety ze względu na panującą w kraju pandemię i ochronę naszego zdrówka, które jest najcenniejsze, bo jak stara mądrość mówi, dbaj o zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie. A więc kochani Państwo, w związku z tym spotykamy się dzisiaj troszeczkę inaczej niż zwykle. Będziemy sobie rozmawiali za pomocą ekranów naszych komputerów. Spotkanie dzisiejsze poświęcimy tematowi, który generalnie jest bardzo znany, aczkolwiek jak wiemy, wszystkie rzeczy proste stają się skomplikowane, kiedy zagłębimy się w szczegóły. Tak też jest ze znanym wszystkim Państwu, nie tylko z okolic Warszawy, ale w całym kraju, jednym z najważniejszych budynków w naszej stolicy, czyli z Pałacem Kultury i Nauki. Proszę Państwa, budynek o tyle znany, co kontrowersyjny. Wielu z nas oczywiście ma własne opinie na temat przydatności czy celowości, żeby Pałac Kultury pozostawał w Warszawie. Natomiast spieszę donieść tym, którzy są zwolennikami pozostawienia Pałacu Kultury i tym, którzy są jego przeciwnikami, że w tej chwili, na dzisiejszy stan prawny, Pałac Kultury jest nie do usunięcia. Znajduje się w rejestrze zabytków i jako taki podlega ochronie prawnej. Oczywiście, drodzy Państwo, każdy rejestr można zmienić i wtedy sytuacja się odwróci. Natomiast jest jeszcze drugi, kto wie, czy nie ważniejszy aspekt, który przemawia za tym, że Pałac Kultury pozostanie w Warszawie. Mianowicie, drodzy Państwo, jest zbudowany w taki sposób, że rozebranie go w dniu dzisiejszym byłoby dużo bardziej kosztowne chyba niż postawienie nowego budynku o tych samych gabarytach, znacznie prostszej i lżejszej konstrukcji. Pałac Kultury jest wielkim odlewem betonowym, zbrojonym stalą i obłożonym pięknym naturalnym kamieniem. Ale wróćmy sobie do sytuacji, kiedy Pałacu Kultury jeszcze nie było. Drodzy Państwo, miejsce, w którym zbudowano Pałac Kultury, jest samym centrum Warszawy. I dzisiaj jest to jeden z obiektów, który oglądają wszyscy turyści, którzy ostatnio turystów mamy prawie że wcale, ale miejmy nadzieję, że po ostatnich doniesieniach prasowych sytuacja zdrowotna w Europie i na świecie ulegnie diametralnej poprawie i pojawią się znowu turyści w Warszawie. Więc ten Pałac Kultury, drodzy Państwo, jest jednym z najważniejszych symboli miasta odwiedzany przez ludzi, zwłaszcza ludzi z zagranicy. Tak jak wieża Eiffla w Paryżu, jak brama brandenburska w Berlinie, to właśnie Pałac Kultury jest tym miejscem, które wszyscy turyści chcą zobaczyć, czy którym chcą zrobić sobie zdjęcie i który im się kojarzy z naszym miastem. Drodzy Państwo, natomiast jak doszło, skąd wziął się ten Pałac Kultury, budynek, o którym dzisiaj sobie będziemy rozmawiali? Musimy sięgnąć pamięcią daleko, daleko wstecz, drodzy Państwo, tuż niedaleko po zakończeniu II wojny światowej, kiedy cała Warszawa leżała w gruzach, kiedy nie przypominała zupełnie miasta, które znamy z dnia dzisiejszego, trwała wielka akcja odbudowy. Cały naród buduje swoją stolicę. Wszyscy byli opodatkowani dobrowolnie. Na rzecz odbudowy stolicy w całym kraju wszyscy wnosili opłaty na to, żeby stolica rozkwitła, żeby była na miarę oczekiwań ówczesnych władz i ówczesnych potrzeb całego narodu, a także żeby była dumą powstającej na nowo, w nowych warunkach politycznych, z nowymi celami społecznymi Polski Ludowej. Drodzy Państwo, cała Warszawa w gruzach. Trzeba ją odbudować. Powstaje Biuro Odbudowy Stolicy. Organizacja, na czele której stoi jej dyrektor Józef Sigalin. Bardzo znany, bardzo ceniony, bardzo dobry architekt pochodzący ze znanej warszawskiej rodziny architektów, między innymi jego brat Roman Sigalin, który zresztą zginął w Katyniu, był przed wojną jednym z najbardziej cenionych w Warszawie architektów, jednym z architektów miasta Warszawy zatrudnionym przez urząd pana prezydenta Warszawy. Józef Sigalin też miał swoją przeszłość związaną z pobytem na wschodzie w II wojnie światowej, ale szczęśliwie udało mu się wrócić. Natomiast jego starszy brat Roman i jego młodszy brat, który również został wywieziony na Syberię, niestety tam zostali i nigdy do Polski nie wrócili. Sigalin, który był dyrektorem Biura Odbudowy Stolicy i naczelnym architektem Warszawy,
W dniu 2 lipca 1951 roku został wezwany do ówczesnego ministra przemysłu Hilarego Mintza. Hilary Mintz tytularnie był ministrem przemysłu, ale był jedną z ważniejszych osób w państwie, oprócz Bieruta i kilku innych najbardziej zaufanych aparatczyków ówczesnej władzy. Hilary Mintz króciutko zakomunikował Józefowi Cygalinowi, że słuchajcie, Cygalin jutro będzie w Warszawie wizytował i oglądał postępy w odbudowie miasta. Minister spraw zagranicznych naszego wielkiego, zaprzyjaźnionego mocarstwa Związku Radzieckiego, Wiaczesław Mołotow. Mołotow, proszę Państwa, to człowiek, który był niejako prawą ręką Józefa Stalina, zasłużony we wszystkich działaniach politycznych prowadzonych przez Związek Radziecki za czasów Stalina. Między innymi to jest ten wielki przyjaciel Polski, Wiaczesław Mołotow, który w tak niesławnym i tak straszliwie, niesłusznie dzisiaj może za mało podnoszonym pakcie Ribbentrop-Mołotow właśnie podpisał się pod aktem niejako czwartego rozbioru Rzeczypospolitej. To Mołotow w trakcie tej uroczystości podpisywania paktu z Ribbentropem powiedział: Polska, ten poroniony bękart traktatu wersalskiego, nigdy więcej nie pojawił się na mapie Europy. A potem po II wojnie światowej zmieniła się sytuacja geopolityczna i był jednym z największych deklarowanych przyjaciół naszego kraju. No i proszę Państwa, następnego dnia, zgodnie z tym, co powiedział minister Mintz, Józef Cygalin oprowadza towarzysza Mołotowa po Warszawie. Oczywiście wtedy najbardziej reprezentacyjnym, najważniejszym miejscem był nowo powstający MDM. Wchodzą na Plac Konstytucji, dzisiejszy Plac Konstytucji, ozdobiony dwoma pięknymi kandelabrami, na które mało kto zwraca uwagę. Mówię pięknymi, ponieważ osobiście zaprojektował je towarzysz Bolesław Bierut. No i w trakcie tego spaceru Mołotow pyta Cygalina: a co byście powiedzieli, towarzyszu, gdybyśmy tutaj u was w Warszawie postawili taki piękny dworiec, taki piękny wieżowiec, jakie budujemy w tej chwili w Moskwie, które są i będą na długo chlubą naszego miasta? Na to Cygalin, zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od ministra Mintza, mu powiedział bez większych wywodów: tak, bardzo chętnie, no byłoby to dobre, i nie rozwijał dalej tematu. Proszę Państwa, niedługo potem, bo 3 sierpnia 1951 roku Cygalin razem ze swoim zastępcą Pniewskim zostali wezwani do ministra Jędrychowskiego. Stefan Jędrychowski, który był wcześniej wicepremierem, zakomunikował im, że Związek Radziecki będzie budował w Warszawie wieżowiec taki, jaki budują w tej chwili w Moskwie. Robota zacznie się za pół roku i będzie trwała 2 lata. Panowie, macie zadanie bardzo krótkie: przygotować w ciągu 3 dni, macie na to tylko 3 dni, przygotować plan, gdzie, jak i co. I to taka lakoniczna informacja była, musiała tym architektom wystarczyć do przygotowania wstępnej myśli, gdzie pałac, jak pałac miałby się być usytuowany względem miasta. Drodzy Państwo, w grę wchodziły 2 propozycje postawienia Pałacu Kultury. Pierwsza na terenie Pragi Północ. Wszyscy wiemy, gdzie na terenie Pragi jest zoo. Niedaleko z tego miejsca od zoo mamy przy dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej, ówcześnie ulica Stalingradzka, takie osiedle przy placu Leńskiego. Prawdziwe budowle socrealistyczne, bardzo podobne do budowli, które zbudowano na Muranowie. Taki prawdziwy socrealizm. I właśnie był pomysł, żeby tam, na tym placu Leńskiego, w centrum tej nowej dzielnicy, postawić Pałac Kultury. Ale, drodzy Państwo, ten pomysł nie został zaakceptowany. Pomysł postawienia Pałacu Kultury w dzisiejszym miejscu był oparty przede wszystkim o to, żeby ten pałac konweniowałby mnie jako przedłużeniem tej linii ulicy Marszałkowskiej, na której przecież powstał nowy plac
MDM, wielka duma tamtych lat i wielka radość mieszkańców stolicy, zwłaszcza tych, którym nielicznych, którym udało się na tym MDM-ie zamieszkać. Proszę Państwa, i podjęto decyzję o budowie Pałacu Kultury właśnie w tym miejscu. Popatrzmy sobie zatem, drodzy Państwo, o jakim miejscu mówimy. Kochani Państwo, przed II wojną światową na terenie placu i gdzie stoi dzisiaj Pałac Kultury i wokół niego słynny plac Defilad, w tym miejscu mieliśmy przed II wojną, teraz Państwo widzicie, najnowocześniejszy dworzec w Europie. Dworzec główny, oddany do użytku w 1938 roku. Niestety po pożarze i zniszczeniach, które go dotknęły w czasie Powstania Warszawskiego, został rozebrany, dzisiaj po nim nie ma śladu. Zdjęcie, które Państwo widzicie, pochodzi z czasów okupacji, stąd proszę zwrócić uwagę, przed wejściem taka litera V, którą Niemcy bardzo się chełpili, podnosząc wszystkie swoje zasługi militarne na frontach Europy. Drodzy Państwo, ten dworzec główny warszawski stał mniej więcej w uzbiegu ulicy Aleje Jerozolimskiej i dzisiejsza ulica chyba Chorza, tak. Nie ma po nim śladu, natomiast na drugim, przeciwległym końcu tego dzisiejszego wielkiego placu Defilad, u zbiegu Alei i Marszałkowskiej, stał ten piękny dworzec, który nazywał się dworcem kolei warszawsko-wiedeńskiej. Najstarszej kolei na terenie naszego kraju, zbudowany razem z, oddany do użytku razem z pierwszym odcinkiem kolei z Warszawy do Grodziska, która potem w perspektywie rozbudowana została aż do Wiednia, stąd dumna nazwa dworca dworzec warszawsko-wiedeński. Dworzec ten stał na zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej. Również nie przetrwał II wojny światowej. Po II wojnie światowej jeszcze przez kilka ładnych lat sterczały właśnie w tym miejscu ruiny tego dworca i w rezultacie budowy Pałacu Kultury przeważyła opinia, żeby ten dworzec nie odbudowywać, tylko rozebrać. I dzisiaj w tym miejscu, gdzie stoi dworzec, niestety nie ma go, już jest pusty plac, a dokładnie w miejscu tej wieży dworcowej, którą Państwo widzicie, dzisiaj stoi taki słynny drogowskaz, który pokazuje odległości z Warszawy do stolic europejskich. Stoi dokładnie w miejscu, gdzie stała wieża dworcowa. Drodzy Państwo, popatrzmy sobie zatem, jak wyglądało miejsce, gdzie budowano Pałac Kultury. Przed II wojną światową, tutaj mamy w tej chwili rzut dworca głównego, cały teren placu Defilad od ulicy Alei Jerozolimskiej nie miał zabudowy mieszkalnej. Były to tereny dworcowe. Tereny dworcowe flankowane z dwóch końców dworcem głównym i dworcem kolei warszawsko-wiedeńskiej i jak widzimy mnóstwem torów, mnóstwem magazynów i innych budowli kolejowych. Wszystko to miało miejsce na pasie między Alejami Jerozolimskimi a dzisiejszym wejściem do Pałacu Kultury od strony Alei Jerozolimskich. Dalej tutaj Państwo widzicie na samej górze tej fotografii, widzimy już zabudowę miejską. Były tam słynne ulice warszawskie, ulica Główna, ulica Śliska i przedłużenie Chmielnej, która przecież dzisiaj kończy się na ulicy Marszałkowskiej. Wtedy była to naturalna zabudowa, było to ścisłe centrum miasta. Proszę Państwa, oczywiście zdjęcie, które Państwo widzicie, jest przedwojenne, a więc te budynki są w stanie kwitnącym. Niedarmo nazywano Warszawę Paryżem Północy. Było to naprawdę piękne miasto, głównie w zabudowie secesyjnej i było to miejsce naprawdę urocze. Po II wojnie światowej oczywiście niewiele z tego zostało i tutaj pozwoliłem sobie pokazać Państwu rzut Pałacu Kultury na zabudowę sprzed II wojny światowej. Proszę Państwa, zajęło to wielki obszar miasta. Pamiętajmy o tym, że widzimy tutaj tylko rzut pałacu, ale pałac zajmuje również dużo większy teren całego placu Defilad i całego placu wokół pałacu. Proszę Państwa, jak wyglądało to miejsce po II wojnie światowej? Otóż proszę spojrzeć, mamy tu zdjęcie lotnicze tego miejsca, gdzie dzisiaj stoi Pałac Kultury.
Proszę Państwa, oczywiście domy spalone, w większości nadające się do odbudowy, pozbawione stropów, pozbawione dachów, ale mury, wiadomo, XIX-wieczna, carska, mocna cegła, a propos, proszę Państwa, znacznie większa niż dzisiejsza i znacznie bardziej wytrzymała nie tylko na mechaniczne uderzenia, ale również na przykład nie bała się mrozu. Dzisiejsza cegła pęka, tamta nie pękała. No, kiedyś jakoś inaczej robili. Drodzy Państwo, w każdym razie zostało to miasto spalone, ale zostało. Decyzją najwyższych władz postanowiono, że zbudują pałac właśnie tutaj w osi ulicy Marszałkowskiej. No ale te budynki, co z tymi budynkami? No i proszę Państwa, oczywiście priorytety władzy nie zawsze pokrywają się z potrzebami mieszkańców miasta. W związku z tym podjęto decyzję, wprawdzie wracający po II wojnie światowej mieszkańcy Warszawy mieli olbrzymi głód mieszkań, jeszcze dużo bardziej niż my to mamy w swojej pamięci z lat 80. czy 90. Ale mimo to władze podjęły decyzję o wyburzeniu wszystkiego na tym placu, na tym terenie, który zajmuje dzisiejszy plac Defilad, a wyburzono, proszę Państwa, ni mniej, ni więcej, tylko jak podają historycy z tamtego czasu, około 460 budynków nadających się do remontu, które byłyby na pewno znacznie bardziej potrzebne ówczesnym mieszkańcom niż pałac, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak mówi stara mądrość. Władze widzą dalej, władze widzą lepiej i na pewno w naszym imieniu podjęły optymalną decyzję. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze jeden rzut miejsca, o którym rozmawiamy. I przejdźmy sobie dalej. Jedna z tablic pamiątkowych wokół Pałacu Kultury, która mówi nam o tym, jaki teren znajdował się w tym miejscu przed II wojną światową. Tutaj widzimy skrzyżowanie ulicy Śliskiej z ulicą Główną. Jedne z ważniejszych ulic na terenie przedwojennej Warszawy. A więc, drodzy Państwo, decyzja o budowie Pałacu Kultury zapadła 11 sierpnia 1951 roku. Popatrzcie Państwo, jak szybko. Dopiero co się zaczęły jakieś wstępne rozmowy, decyzja zapadła już 11 sierpnia. Najważniejsi w państwie, Bierut, Mincel, Cyrankiewicz, Berman, dogadali sprawę, że tak, budujemy właśnie tu na Marszałkowskiej. Zaczyna się robota. Zaczyna się robota oczywiście od wyburzenia tych kamienic. Kochani Państwo, a więc 11 sierpnia zapada decyzja. Znowu do Jędrychowskiego zostaje wezwany Józef Sigalin z krótką informacją, że mają w ciągu 3 dni przemyśleć, jak wysoki ma być budynek i jakie mamy oczekiwania i pojechać z tymi informacjami do Moskwy. Do Moskwy, żeby spotkać się z zespołem architektów, którzy zajmują się projektowaniem tego wieżowca dla Warszawy. Na czele tego zespołu radzieckiego stoi bardzo znany ówcześnie w Moskwie i w Związku Radzieckim architekt, nazywał się Lew Rudniew. Na jego zasługi dla budownictwa, dla architektury moskiewskiej możemy oglądać jeszcze dzisiaj w Moskwie. Jest aż 5 takich pałaców bardzo zbliżonych wyglądem do naszego Pałacu Kultury. Główny, najważniejszy z nich to słynny Uniwersytet Łomonosowa. Drodzy Państwo, nasi architekci jadą do Moskwy i króciutko potrzebują mieć informacje, przekazują informacje, jakie byśmy chcieli. Oczywiście już korespondencyjnie dostali pierwsze namiary na pomysły, jakie tam w Związku Radzieckim przygotowali architekci i dostają 5 propozycji. 5 propozycji budynków, które mają w zarysie od 30 do 40 pięter i mają podać swoje oczekiwania. Rosjanie przedstawili im 5 propozycji z zamiarem, że ten pałac, który zbudują w Warszawie, będzie przeznaczony na siedzibę Uniwersytetu Warszawskiego, analogicznie jak w Moskwie jest Uniwersytet Łomonosowa. Drodzy Państwo, nasi architekci mieli zadanie przekazać im informacje odnośnie techniki zabudowy, odnośnie oczekiwań architektonicznych, ale też dostali taką informację, że my, czyli
Władze polskie nie oczekują, że Rosjanie zaprojektują nam piękny nowy uniwersytet, bo Uniwersytet Warszawski miał swoją siedzibę i nie zamierzano go przenosić. Oczekiwania władz były takie, że Pałac Kultury będzie ośrodkiem działań kulturalnych, naukowych, sportowych, rekreacyjnych, jak również reprezentacyjnych. I to zadanie, to słowo reprezentacyjnych jest dla nas w tym momencie kluczowe, ponieważ Cigalin razem z zespołem dostali zadanie, żeby przekonać towarzyszy radzieckich, żeby Pałac Kultury miał wielką reprezentacyjną salę widowiskową, która będzie służyła nie tylko krzewieniu kultury, ale również obradom, spotkaniom najwyższych władz i, co kluczowe, zjazdów partyjnych, na które ściągali delegaci z całego kraju i tysiące tych najbardziej potrzebnych ówczesnej władzy towarzyszy musiało mieć aule, w której mogliby się spotykać. I stąd pomysł. Wybrano projekt, który został zrealizowany, który dzisiaj my znamy jako Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ale poszerzony projekt, który wybrali nasi architekci, pierwotnie nie miał sali kongresowej. To inicjatywą i zasługą i niejako pod przymusem naszych architektów Rudniew dokomponował salę kongresową, którą, jak pamiętamy, od ulicy Emilii Plater jest jak gdyby doklejona do Pałacu Kultury i Nauki. Drodzy Państwo, już niedługo po tej wizycie, bo 30 września 1951 roku do Warszawy przyjeżdża, tutaj mamy portret, teraz Państwo widzicie Józefa Cigalina, dyrektora Biura Odbudowy Stolicy, całego mistrza ceremonii ze strony polskiej. I widzimy tutaj właśnie Józefa Cigalina w towarzystwie ówczesnego, najważniejszego w naszym państwie prezydenta Bolesława Bieruta, który pokazuje na makiecie drogi rozbudowy miasta i kierunki przyszłej architektury miejskiej. Drodzy Państwo, tutaj mamy tego jednego z najważniejszych dygnitarzy pierwszego okresu po II wojnie światowej, czyli Hilarego Mińca, ministra przemysłu, który był osobą kluczową w podjęciu decyzji o budowie Pałacu Kultury i Nauki. I tutaj mamy niemal całe prezydium najważniejszych postaci tamtego okresu, a więc w środku prezydent Bolesław Bierut, po prawej stronie minister przemysłu Hilary Mińc, po prawej stronie prezydenta Bieruta. Po lewej stronie prezydenta Bieruta charakterystyczna sylwetka najdłużej piastującego urząd premiera w dziejach naszego kraju, Józefa Cyrankiewicza. Był premierem, drodzy Państwo, 25 lat. I jeszcze jeden z bohaterów naszego dzisiejszego opowiadania, Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego. Tutaj właśnie na fotografii w trakcie podpisywania tego słynnego paktu Ribbentrop-Mołotow, za plecami rozradowany Józef Stalin i minister III Rzeszy. A tutaj, proszę Państwa, główny architekt naszego Pałacu Kultury i Nauki, radziecki architekt Lew Rudniew. I otóż ten Lew Rudniew, drodzy Państwo, razem z całą ekipą architektów radzieckich przyjeżdżają 30 września 1951 roku do Warszawy po to, żeby tutaj na miejscu zrobić rekonesans miejsca, które Polacy proponują do postawienia tego pałacu, żeby przygotować ostatnie koncepcje dotyczące wykończenia i architektury zewnętrznej nowego pałacu. I trzeba tu, proszę Państwa, oddać sprawiedliwość Rudniewowi. Był to fachowiec, niezależnie od sytuacji, w jakiej działał i od nacisków politycznych. Oczywiście w tamtych czasach stalinowskich musiał liczyć się z wieloma czynnikami, których dzisiaj pod uwagę architekci budujący, projektujący nowe budowle nie muszą brać pod uwagę. Ale w ramach tamtych realiów próbował bardzo rzetelnie wywiązać się z zadania. Tutaj na miejscu poprosił Cigalina o to, żeby pokazał mu najbardziej charakterystyczne, najbardziej polskie elementy zdobnienia budynków
po to, żeby przenieść je na ten Pałac Kultury powstający w Warszawie, żeby on był chociaż trochę bardziej taki czytelny dla kultury i architektury polskiej, żeby był taki, miał pierwiastki polskie, żeby nieco różnił się od tych powstających w Moskwie. I tutaj Sigalin, drodzy Państwo, wpadł na taki pomysł, że zabrał całą ekipę radziecką na taką wycieczkę po Polsce. Pojechali, drodzy Państwo, do Sandomierza, pojechali do Krakowa, pojechali wreszcie do Kazimierza Dolnego, gdzie, zaraz Państwu pokażę, drodzy Państwo, no tu jeszcze mamy bohaterów zdarzenia, czyli Mołotow z Państwa prawej strony, z Państwa lewej strony Józef Stalin i tutaj ówczesny premier Józef Cyrankiewicz w kurtuazyjnie podaje ogień Józefowi Stalinowi. Józef Stalin, drodzy Państwo, historycznie trzeba to przypomnieć, to Stalin to był jego pseudonim, natomiast nazywał się Józef Wissarionowicz Stalin. Nazwisko rodowe Józef Wissarionowicz. Drodzy Państwo, tak wyglądała makieta, natomiast kontynuując myśl, pojechali również do Kazimierza Dolnego, gdzie słynne kamienice przybyłów w rynku pod świętym Mikołajem, pod świętym Krzysztofem są zakończone piękną attyką i właśnie ta attyka grzebieniasta z kamienic przybyłów tak zachwyciła Rudniewa, tak mu się spodobała, że tę samą attykę, ten sam krój, ten sam wzór attyki zastosował i ozdobił nią nasz Pałac Kultury i Nauki. Drodzy Państwo, 25, oczywiście ci architekci radzieccy jeszcze kręcili się po Warszawie, były trwały dyskusje, oni chcieli nieco niższy ten pałac zrobić pod wpływem sugestii, podpowiedzi i nacisków Sigalina powstał wyższy, specjalnie Sigalin zawiózł ich aż na praską stronę i przez Wisłę patrzyli i argumentował, że Praga, powstająca dzielnica do tej pory przedwojennej biedoty w rozkwicie, gdzie mieszkają robotnicy i element najbardziej proletariacki Warszawy, musi mieć widok na nowo powstający pałac, symbol nowych nadchodzących czasów dobrobytu i świetności. I tym argumentem przekonał Rudniewa do podniesienia Pałacu Kultury do dzisiejszej wysokości. Proszę Państwa, w kwietniu 1952 roku Rudniew razem z ekipą przyjeżdżają do Warszawy i przywożą już tą makietę, którą teraz Państwo widzą. Makieta wykonana w skali 1 do 200 dokładnie przedstawia taki pałac, jaki znamy dzisiaj. I po pochodzie pierwszomajowym, w trakcie którego przed Trybuną Honorową niesiono tą makietę, wszyscy warszawiacy z podziwem patrzyli na to, jak będzie pięknie wyglądał Pałac Kultury, z Trybuny Honorowej oficjale oklaskiwali następnego dnia we wszystkich gazetach zdjęcia tej makiety. Wielkie wydarzenie, będziemy mieli wspaniały, piękny pałac w Warszawie. I rzeczywiście 2 maja 1952 roku pierwsze łopaty idą, łopaty idą w ruch, pierwsze łopaty ziemi wybrano pod fundamenty Pałacu Kultury i Nauki. Drodzy Państwo, i robota wre. Robota wre, naprawdę, proszę Państwa, trzeba wziąć, oddać sprawiedliwość tamtym ludziom, bo na tamte możliwości techniczne, na tamten sposób budowania i na materiały, z których zbudowano Pałac Kultury, robota była iście ekspresowa. Tak wtedy mówiono o tempie stachanowskim, o tym, kto wykona więcej niż ja. Więc prześcigali się ci robotnicy, ale trzeba oddać, że robili to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Proszę Państwa, 2 maja 1952 roku zaczynają się wykopy pod fundamenty. I proszę sobie wyobrazić, że już 4 października całość do punktu zero jest wyprowadzona. Ci, którzy wiedzą, co znaczy punkt zero, to już jasne, ale biorąc pod uwagę, że nie wszyscy mamy związek z tematem, muszę powiedzieć, wyjaśnić, co to jest punkt zero. To jest punkt, który jest
wystaje minimalnie nad ziemię, od którego zaczynamy liczyć kondygnację budynku, na który jak gdyby fundament, który wychodzi z ziemi. To jest punkt zero. Drodzy Państwo, przy czym, jak tutaj Państwo widzicie, fundament Pałacu Kultury i Nauki nie jest tak, nie ma takich cech, jakie znacie z życia, obserwując, gdy budują dom sąsiedzi lub nasi bliscy, kiedy w zarysie budynku wykopuje się głęboki rów, zalewa betonem i to jest fundament. Tutaj, drodzy Państwo, rzecz wygląda troszeczkę inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że wykop jest na terenie całego dzisiejszego Pałacu Kultury i Nauki. Zastosowano tutaj technikę, proszę Państwa, znaną jeszcze z czasów budowy piramid. Piramidy są na zrównanej powierzchni, na zrównanej skamielinie, na zrównanej skale. Podobnie Pałac Kultury. Wylano wielką płytę betonową, zbrojoną, na głębokości 3 pięter pod ziemią. Na niej postawiono, drodzy Państwo, w odległości 2 metry na 2 metry na 2 metry zbrojone mocne słupy. Oczywiście na tych słupach wylano kolejną płytę. Na tej drugiej płycie również postawiono takie słupy i dopiero na kolejnej płycie, oczywiście odpowiedniej grubości i wytrzymałości, postawiono Pałac Kultury i Nauki. Podobno tego rodzaju zabezpieczenie powoduje, że pałac nigdy nie będzie osiadał, ponieważ te płyty są na terenie dużo większym niż same gabaryty budynku. Ponadto chronią budynek przed ewentualnymi następstwami trzęsienia ziemi lub innych ruchów tektonicznych. Proszę Państwa, kto budował? Budowali robotnicy przywiezieni tutaj ze Związku Radzieckiego, ponieważ Pałac Kultury był, jak wiemy, darem Związku Radzieckiego dla narodu polskiego z inicjatywy oczywiście samego towarzysza Józefa Stalina. Drodzy Państwo, tych robotników przyjechało tutaj do Warszawy 3,5 tysiąca robotników radzieckich. Warszawa zburzona. Warszawa w ruinie. Cierpi na wielki niedobór mieszkań. Gdzie ich położyć? Przywieźli ze sobą domy. Drodzy Państwo, na skutek zakończenia wojny radziecko-fińskiej w ramach reparacji powojennych Finlandia była zobowiązana przekazać Związkowi Radzieckiemu nieodpłatnie 40 tysięcy drewnianych domów do zmontowania, które przyjeżdżały w gotowych elementach. Kilku fachowców z gwoździami i młotkami w rękach, stuk puk i w 2 dni dom stoi. I takie domy Rosjanie przywieźli tutaj do Warszawy. Takie całe osiedle tych domów zostało zbudowane na terenie dzisiejszych Jelonek, Bemowa. Być może niektórzy z Państwa kojarzą to miejsce, ponieważ po wyjeździe towarzyszy radzieckich były tam przez długie lata akademiki studenckie. Dzisiaj w większości domy są zamieszkane przez prywatne osoby, natomiast te akademiki studenckie miały jeszcze taką rolę, że oprócz tego, że były schronieniem dla przyjezdnych studentów, to były jednym z centrów rozrywki w Warszawie. Tam się odbywały imprezy, na których chyba nie jedna z pań i panów miała okazję bywać. W każdym razie dla Związku Radzieckiego było to bezproblemowe, ponieważ domy dostali za darmo i towarzysze radzieccy mieszkali w swoim osiedlu. Miało to jeszcze jeden bardzo przemyślany aspekt korzystny dla ówczesnych zleceniodawców całej sytuacji. Otóż, drodzy Państwo, towarzysze radzieccy byli odizolowani od społeczeństwa Warszawy. Na miasto jeździli tylko w grupach zorganizowanych, pod czujnym okiem i nadzorem swoich przełożonych i dzięki temu nie dochodziło do żadnych antagonizmów, a jednocześnie na wszelki wypadek towarzysze radzieccy nie mieli okazji na pokusy, które miasto stołeczne dla nich mogło przygotować. Proszę Państwa, tak wygląda dzisiejsza świetlica tamtego osiedla. Całe osiedle w zwartej zabudowie miało nawet swój basen, wprawdzie nie kryty, ale otwarty. Niemniej jednak basen był luksusem wtedy. No i miało swoją wielką świetlicę, gdzie dzisiaj jest klub studencki. A tak to wyglądało za czasów, kiedy mieszkali tam towarzysze radzieccy. Mamy tutaj zdjęcie zapewne zrobione w dzień wolny od pracy, w niedzielę. Wszyscy odświętnie, elegancko, w długich jesionkach, w tak zwaną jodełkę.
i czapkach Maciejówkach, taka była wcześniej moda, spacerują sobie po terenie osiedla i świetlica przyozdobiona portretami przywódców Związku Radzieckiego i towarzysza Bieruta. Proszę Państwa, na początku marca, pamiętamy, że do października wylewano fundamenty. Potem robota zaczęła się w górę. Na początku marca 1953 roku, co widzimy na tym zdjęciu, jest już zbudowanych 8 pięter. 8 pięter, drodzy Państwo, robota idzie dalej, aż tutaj raptem, przepraszam, muszę zacytować. Gazety donoszą, proszę Państwa, na wstępującą tragiczną informację. W dniu 5 marca 1953 roku na wszystkie postępowe narody świata spadła niespodziewanie chiobowa wieść i pozostawiła je w przejmującej sierocej samotności. Umarł towarzysz Stalin. Taka cisza niedowierzania zapanowała w całym społeczeństwie. Potem mniej lub bardziej szczery płacz, żal i rozdzieranie szat. Opuściło nas światło całego obozu socjalistycznego i wszystkich narodów postępowych na świecie. Jaka jest reakcja budowniczych Pałacu Kultury i Nauki? Oczywiście pod wpływem podpowiedzi i decyzji najwyższych władz Pałac Kultury otrzymuje imię towarzysza Józefa Stalina. I jak Państwo będziecie kiedyś wchodzili od ulicy Marszałkowskiej głównym wejściem, za kolumnadą przed wejściem głównym, na samej górze, ten napis jeszcze można tam się go dopatrzeć. Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Ta pamiątka została tam do dzisiaj. Drodzy Państwo, robota wrze. Robota wrze, drodzy Państwo, i w październiku 1953 roku budynek ma już 22 piętra. Kochani Państwo, i przez zimę przygotowywano pozostałe elementy, także z wiosny mocno ruszono do roboty i 11 kwietnia 1954 roku bryła pałacu jest gotowa. 11 kwietnia 1954 roku, a więc, drodzy Państwo, nawet mniej niż 2 lata. Rozbierany zaczyna się demontaż rusztowań i roboty wykończeniowe wewnątrz pałacu. Roboty wykończeniowe, które były bardzo pracochłonne, ale które były robione z wielką starannością, nie tylko jeśli chodzi o measterię mistrzów wykonujących te prace, ale również o dobór materiałów. Wielkie, wspaniałe żyrandole są z prawdziwych kryształów. Wielkie, monumentalne schody są z prawdziwego dębu. Ściany wykładane prawdziwym marmurem. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach postawienie tego budynku, tej wielkości budynku, z takich materiałów, z jakich wykonano Pałac Kultury, byłoby przedsięwzięciem dalece nieopłacalnym, ponieważ wszystko to było naprawdę bardzo, bardzo drogie. Dlaczego z taką starannością, z takim przepychem budowano Pałac Kultury? Ano właśnie po to, żeby pokazać, że jest to dar Związku Radzieckiego, dar najwyższej klasy i wszystko, co dostaniemy z tamtej strony, co nas czeka, będzie właśnie takie wspaniałe, takie bogate, takie dostatnie. I drodzy Państwo, od października zaczynają się prace wykończeniowe. Tutaj pokażę Państwu jeszcze teraz zdjęcie, proszę zwrócić uwagę. Majstersztyk propagandy lat 50. Zburzona Warszawa. Puste, wypalone okna, częściowo już rozebrane ruiny, częściowo jeszcze nie. I w środku wyrasta piękny, monumentalny, wspaniały Pałac Kultury. Pałac na miarę oczekiwań naszego społeczeństwa, na miarę obietnic złożonych narodowi przez nowy ustrój równości społecznej. Pałac, który będzie wyglądał jak cała Warszawa dla przyszłych pokoleń. I te przyszłe pokolenia tutaj niejako czekają na zakończenie budowy pałacu. Proszę zobaczyć, pięknie dziewczęta siedzą, młode dzieci siedzą
zapewne znany Państwu elementarz z tym takim pięknym drzewem na okładce, oglądają, a w tle buduje się dla nich świetlana przyszłość, buduje się piękny, wspaniały Pałac Kultury i Nauki. Tak propagowano wtedy osiągnięcia socjalizmu. No i wreszcie, drodzy Państwo, bryła pałacu, ta, o której mówiłem, w październiku 1954 roku, gotowa, bez rusztowań. Proszę spojrzeć, na dole widzimy właśnie tą wielką płytę, na której postawiono Pałac Kultury i Nauki. Widzimy te filary co 2 metry. Dlaczego podkreślam co 2 metry, drodzy Państwo? Był pomysł w latach 90., żeby wykorzystać te 2 poziomy piwnic pod Pałacem Kultury jako garaże. Ale niestety odległość tych filarów jest co 2 metry, troszeczkę za wąsko, żeby można było tam wjeżdżać samochodami. W większości te piwnice stoją puste, przeznaczone na jakieś magazyny i na harcowanie mysz. I tu ciekawostka, drodzy Państwo, w Pałacu Kultury i Nauki oficjalnie w budżecie na każdy rok przewidziana jest karma dla kotów, ponieważ oficjalnie dla pałacu na wyposażeniu, w cudzysłowie na wyposażeniu Pałacu Kultury jest 20 kotów, które mieszkają w tych piwnicach pałacowych właśnie walcząc z myszami i innymi dokuczliwymi gryzoniami. Proszę spojrzeć jeszcze na tą fotografię innego względu. Dookoła dzisiaj Pałac Kultury zabudowany wspaniałymi wysokościowcami, wielką ilością nowoczesnych szklanych budowli. Wtedy pusty plac wokoło, wypalona, zniszczona Warszawa, sukcesywnie rozbierane ruiny, które pozostały po II wojnie, i na środku wielki, strzelisty, wspaniały, piękny, biały Pałac Kultury. Jak powiedział jeden z cenionych poetów, bardzo znany z twórczości, zwłaszcza dla dzieci, jego nazwiska nie przytoczę, ponieważ mam nadzieję, że Państwo też go lubicie, nie chciałbym Wam go zohydzić. Jak powiedział po tym, kiedy zobaczy Pałac Kultury, jest piękny i mocny jak miłość do dziecka, jak przyjaźń polsko-radziecka. Takim się, proszę Państwa, rymowanką pochwalił ówczesnym władzom na temat Pałacu Kultury i Nauki. Drodzy Państwo, trwają przez całą zimę prace wykończeniowe. Tak wyglądają jeszcze te 2 poziomy piwnic pod Pałacem Kultury. No a tu mamy zdjęcie z cmentarza prawosławnego na Woli. Drodzy Państwo, nagrobki. Nagrobki czyje? Ano ci robotnicy, którzy przyjechali do Warszawy ze Związku Radzieckiego, 3,5 tysiąca. Zdarzały się wypadki na budowie. Proszę Państwa, nie było takich zasad BHP jak dzisiaj. Robiono w sposób prowizoryczny tym, czym mieli i tak jak mieli, jak umieli. Jednymi z najważniejszych robotników na terenie Pałacu Kultury i Nauki byli tak zwani kozacy. Na takich kozłach, na plecach nosili cegły. Wnosili cegły na budowę poszczególnych elementów. Cała konstrukcja jest oddana z żelbetonu, natomiast ściany działowe i inne są z cegieł. I proszę Państwa, spośród tych 3,5 tysiąca robotników radzieckich, 16 zginęło w czasie budowy Pałacu Kultury i Nauki. Są pochowani na cmentarzu na Woli. 21 lipca 1955 roku następuje podpisanie oficjalnej umowy międzynarodowej między Związkiem Radzieckim reprezentowanym przez ambasadora pełnomocnego Ponomarienko i ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, przekazanie daru Związku Radzieckiego na rzecz społeczeństwa polskiego. 22 lipca, czyli następnego dnia 1955 roku, następuje oficjalne otwarcie i przekazanie Pałacu Kultury społeczeństwu Warszawy i całej Polski. Całej Polski, ponieważ była to duma całego narodu, był to sygnał, była to jak gdyby sztandarowa budowla, która miała pokazać wszystkim mieszkańcom Polski, jaki to dobrobyt, jakie to wspaniałości czekają na nich w tym przyszłym, doskonałym, socjalistycznym państwie. I tutaj właśnie na fotografii widzimy moment otwarcia, kiedy przemawia Józef Cyrankiewicz, a za nim wszyscy najważniejsi oficjele
w tym radosnym dniu chcieli się publicznie oczywiście pokazać. Drodzy Państwo, Pałac Kultury był na tyle piękny i na tyle wyjątkowy, że niebawem po otwarciu, przypominam, 22 lipca 1955 roku, niecały miesiąc później, 23 sierpnia 1955 roku, w Warszawie odbywa się zjazd młodzieży i studentów ze wszystkich postępowych krajów świata. Dla Warszawy wyjątkowe święto. Mamy wtedy dwa obiekty, którymi chcemy zagospodarować, jak gdyby to całe święto. Pałac Kultury i Nauki, po drugiej stronie Wisły, przy Moście Poniatowskiego, nowo otwarty stadion dziesięciolecia. Tak, to jest ten słynny stadion, na którym widywaliśmy zakończenia wyścigów pokoju, kiedy nasi kolarze wygrywali, czy później kojarzący nam się w latach 90. z największym bazarem Europy. Wtedy dwa reprezentacyjne obiekty odbudowywanej stolicy, Pałac Kultury i Nauki i Stadion Dziesięciolecia. I tutaj widzimy, proszę Państwa, szereg zdjęć, które ilustrują to wielkie wydarzenie w skali Warszawy i całej Polski. Przyjechali do nas przedstawiciele z różnych krajów świata na ten właśnie zjazd młodzieży i studentów. Wielka feta, wielka radość, wielka zabawa, oczywiście na miarę wielkości wtedy obowiązujących. Jeszcze jeden widok tego wspaniałego pochodu młodzieży i radosnych, roześmianych twarzy młodych, szczęśliwych ludzi, na których czeka świetlana przyszłość. A tutaj, proszę Państwa, to, o czym mówiłem wcześniej, czyli kamienice przybyłów z Kazimierza Dolnego, to ten motyw, który przeniósł Lew Rudniew na nasz warszawski Pałac Kultury i Nauki. Proszę spojrzeć i mamy tą samą attykę na górze, którą widzieliśmy przed chwilą na kamienicach przybyłów. I jeszcze jedno spojrzenie. 1955 rok otwarcia. Pałac ozdobiono pięknymi rzeźbami. Przed wejściem głównym do pałacu była wielka, wielka rzeźba przedstawiająca Józefa Stalina. Dzisiaj już jej nie ma. Została usunięta, przeniesiono ją do Muzeum Socrealizmu. Możecie Państwo się, będąc kiedyś w Kozłówce, obejrzeć ją. Jest tam do dzisiaj. Zaraz ją zresztą pokażę Państwu na zdjęciach. Natomiast cały pałac ozdobiony twarzami przodowników pracy i te twarze zarówno mężczyzn, jak i kobiet wyrażają taką siłę, taką monumentalność, taką wspaniałość człowieka socjalistycznego, który miał wielką przewagę nad innymi nacjami, a zwłaszcza nad zgniłym Zachodem. Tutaj ten piękny robotnik, który na co dzień pracuje ciężko w fabryce, pomnażając dorobek naszego kraju, po pracy, w wolnych chwilach, dla rozrywki i dla samokształcenia, czyta książki. Cóż on czyta? Proszę spojrzeć wyraźnie. Na książce widzimy Marx, Engels, Lenin. Wcześniej było tam jeszcze czwarte nazwisko, Józef Stalin, ale Marx, Engels, Lenin zostali Stalina jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, wytarto gumką, czyli wykuto go i już go nie ma, ale ten Stalin kiedyś też tam figurował. I takie monumentalne rzeźby, drodzy Państwo, proszę spojrzeć na wyraz twarzy, na muskulaturę tych ludzi. To są ludzie z socjalizmu, mocni jak stal. Natomiast wnętrza pałacu, tutaj Państwo widzimy jeden z wnętrza holu na dole. Kochani Państwo, o, nieśmielały wchodzących. Tu dookoła zniszczony kraj, zrujnowana Warszawa, pełna bieda, po jednej parze butów i mięso raz w tygodniu. Natomiast wchodzimy do pałacu, który jest cudowny, bogaty, kapiący przepychem. I rzeczywiście takie wrażenie na zwiedzających robił. Robił nieprzerysowane, ja sobie tutaj troszeczkę dworuję z tego, natomiast ówcześnie ludziom naprawdę robiło to na ludziach olbrzymie wrażenie. Naprawdę był to cel wycieczek do Warszawy. Trzy miejsca odwiedzali turyści z kraju, którzy przyjeżdżali do Warszawy, które były najważniejsze, kluczowe punkty w Warszawie. To był Pałac Kultury i Nauki,
To, co widzimy, robiło na zwiedzających ówczesnych piorunujące wrażenie. Drugim ważnym elementem to był, proszę Państwa, obraz Bitwa pod Grunwaldem w Muzeum Narodowym naszego mistrza Matejki, a trzecim, takim bardziej plebejskim, bardziej lekkim, ale bardzo oczekiwanym przez zwiedzających, była przejażdżka pierwszymi w Polsce schodami ruchomymi na Starym Mieście, które otwarto, jakżeby inaczej, 22 lipca 1949 roku. Pałac Kultury, Bitwa pod Grunwaldem, ruchome schody. To były najważniejsze elementy, których szukali turyści krajowi w Warszawie. No i jeszcze jeden medalion z datą, kiedy pałac oddano do użytku. Kochani Państwo, to jest ta rzeźba Stalina, która była przed wejściem do Pałacu Kultury, dzisiaj do obejrzenia w Muzeum Socrealizmu w Kozłówce. Drodzy Państwo, Pałac Kultury ze względu na swoją wysokość był również najwyższym obiektem, z którego na terenie Warszawy można było nadawać sygnał radiowy i telewizyjny. Tak, tak, telewizyjny. Również po powstaniu telewizji początkowo pierwsze sygnały telewizyjne jeszcze przed II wojną światową, ale po II wojnie światowej, to jest rok 52, z ulicy Ratuszowej koło warszawskiego ZOO, a potem, kiedy już profesjonalnie otwarto ruszyła Telewizja Polska, właśnie na 27 piętrze Pałacu Kultury i Nauki było pierwsze studio, przeniesione później na dzisiejszy pałac, Plac Powstańców Warszawy, ale z anteny Pałacu Kultury i Nauki nadawano sygnał telewizyjny i radiowy i tak jest do dzisiaj. Wprawdzie główny sygnał telewizyjny od lat 90. już nie jest z Pałacu Kultury, a miejscowość Łazy, tutaj koło Raszyna, gdzie wybudowano specjalny maszt, ale po otwarciu tego masztu i przeniesieniu sygnału z Pałacu Kultury do Raszyna okazało się, że w niektórych domach w Warszawie nie ma odbioru telewizji, sygnału telewizyjnego, ponieważ wysokie budynki blokowały niejako przepływ emisję tych fal telewizyjnych i w związku z tym jest też niewielki nadajnik na Pałacu Kultury, który nazywa się w obiegu fachowców od tematu doświetlaczem, czyli jak gdyby w te miejsca, skąd ten duży sygnał z Łazów nie dociera, przesyła sygnał telewizyjny, żeby wszyscy mieszkańcy Warszawy mieli możliwość płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego i mieli oczywiście możliwość oglądania telewizji. Drodzy Państwo, w roku 2000, w Sylwestra, kiedy cały świat wstrzymywał oddech, co będzie, kiedy jak komputery odbiorą rok 2000, czy nie będzie awarii, czy nie nastąpią eksplozje elektrowni jądrowych, czy w kosmosie nie spadną wszystkie satelity. Kochani Państwo, dzisiaj to możemy sobie mówić o tym z przymrużeniem oka, ale pewna doza niepokoju jednak istniała. Otóż właśnie w tę noc sylwestrową roku 2000 na Pałacu Kultury i Nauki odsłonięto zegar, który go zdobi do dnia dzisiejszego. Drugi pod względem wielkości zegar w Europie, średnica tarczy zegarowej, proszę Państwa, 6 metrów. 4 takie zegary z każdej strony wieży Pałacu Kultury i Nauki. Jest to drugi pod względem wielkości, ale za to pierwszy pod względem wysokości, najwyżej umiejscowiony zegar na budynku w Europie. Także Pałac Kultury zawiera jeszcze szereg innych ciekawostek. Ma nie tylko najwyżej umiejscowiony zegar, ale również wiele innych ciekawych rzeczy. Na pewno Państwa zaintryguje, do których przejdę za chwileczkę. Tutaj wróćmy sobie jeszcze jednak do pewnych historii związanych z Pałacem Kultury i Nauki, czyli otwarcie, zjazd młodzieży i studentów, a w 56 roku słynny październik, słynna odwilż. Gomułka przywrócony do łask i zostaje pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Słynny wiec na placu Defilad przed Pałacem Kultury, który był jednym z elementów nowej sytuacji politycznej. Ludzie wiązali wielkie nadzieje. Proszę Państwa, takie olbrzymie tłumy na latarniach, na słupach, ciżba jeden przy drugim. Proszę Państwa, wielkie nadzieje, no, które niestety, jak historia uczy,
spaliły na panewce i z tego wielkiego entuzjazmu zrodziła się stagnacja, rozczarowanie i potem lata 70. Ale wtedy, w październiku 56 roku, było to wielkie wydarzenie mobilizujące ludzi w całym kraju. No i te wielkie przyjaźnie zadzierzgnięte w obliczu zjazdów partii, które odbywały się w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Tutaj towarzysz pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka w wymianie serdeczności z ówczesnym pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Chruszczowem, Nikitą Chruszczowem. A tutaj w towarzystwie następcy Chruszczowa, czyli Leonida Breżniewa. Leonid Breżniew osobiście przyjechał na piąty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tutaj przemawia z trybuny zjazdowej w sali kongresowej. Kochani, ale Pałac Kultury to nie tylko wielka sala kongresowa na 2880 osób, to również około 20 sal, które mają od 100 do 700 osób, mogą przyjąć w swoich kuluarach. Sal, które oprócz tego, że służyły jako sale widowiskowe, miały również zaplecza gastronomiczne. Mają je do dzisiaj. I wykorzystywane również przez ówczesne władze do organizowania słynnych balów noworocznych. Bale noworoczne przodowników pracy. Zapraszani tak z całego kraju ci, którzy wykonywali najwyższy procent normy, na wybrańcy, spośród wybrańców, byli zapraszani na bal sylwestrowy w towarzystwie prominentnych postaci politycznych ówczesnej władzy. I tutaj, w pięknym tańcu, z zalotnym uśmiechem na ustach, miną rozmarzoną, pierwszy sekretarz towarzysz Gomułka w tańcu ze szczęśliwą zapewne partnerką. Kochani, ale nie tylko Gomułka, jego następca, towarzysz Edward Gierek, również przyjmował tam gości na nieoficjalnych spotkaniach. Również odbywały się tam rauty, już w stylu światowym, nie takim zaściankowym, jak za czasów Gomułki, bo jak kto pamięta, to za czasów Gierka powiało światem, otworzyli troszeczkę, uchylili okna troszeczkę powietrza światowego razem z pojawiającymi się wtedy po raz pierwszy w naszym kraju chusteczkami jednorazowymi z Austrii sprowadzanymi. I różne inne cymesy świata zachodniego pojawiły się w naszych sklepach, więc Gierek wprowadził nowy styl, nowy europejski sposób bycia polityka. I tutaj widzimy go w czasie spotkania z przywódcą Indii, Indira Gandhi. Indira Gandhi po państwa prawej stronie pierwsza osoba, natomiast po lewej stronie od Gierka, a po jego prawicy słynna pierwsza dama lat 70. Stanisława Gierkowa. I wreszcie, kochani Państwo, historyczna rola sali kongresowej. Styczeń 1990 roku i znamienne słowa pierwszego sekretarza, ówczesnego pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysza Rakowskiego: sztandar wyprowadzić. I to jest właśnie moment wynoszenia tego historycznego sztandaru. Koniec partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Styczeń 1994. I tu właśnie towarzysz Rakowski z bólem serca przy pustej trybunie honorowej. Nikt się nie chciał z nim dzielić tym zaszczytem historycznego wyprowadzenia sztandaru. Sam jeden na trybunie te znamienne słowa sztandar wyprowadzić. Sala kongresowa 2880 miejsc w najwyższym standardzie. Piękne, czerwone fotele, wspaniała kolumnada, 30 marmurowych kolumn, częściowo przywiezionych, zdobycznych niejako na ziemiach odzyskanych z Ząbkowic Śląskich, z zamku i pałacu w Ząbkowicach Śląskich, ale częściowo pozyskane na nowo z kamieniołomów. Olbrzymia, wspaniała sala, do dzisiaj pełniąca swoją rolę, mniej już polityczną, bardziej kulturową, jako sala do występów i różnego rodzaju koncertów. Drodzy Państwo, sala przygotowana. Proszę spojrzeć, tu mamy jeszcze jeden rzut, jedno spojrzenie na piękną salę.
Sala, którą zobaczcie Państwo, była wyposażona we wspaniałą, wielopoziomową trybunę honorową na czas, kiedy sala wykorzystywana jako miejsce do występów estradowych. Trybuna opuszczana dźwigiem do podziemi, na czas zjazdów partyjnych wynoszona na nowo. W miejscu, gdzie trybuna honorowa, robiła się wielka scena estradowa. Wielka scena estradowa, proszę Państwa, która gościła nie tylko zespoły ludowe, nie tylko twórczość krajową, ale największe ówczesne gwiazdy światowe. Proszę Państwa, 1964 rok, styczeń, Marlena Dietrich, ówczesna diwa o światowym wymiarze, gwiazda o zasięgu światowym, przyjechała do Warszawy, wielkie wydarzenie kulturowe. Drodzy Państwo, tutaj w otoczeniu, może ktoś z Państwa będzie zainteresowany, w otoczeniu polskich artystów estradowych z tamtych lat. Zapewne niektóre z twarzy będą dla Państwa rozpoznawalne. Pierwszy z prawej, króciutko ostrzyżony, młody, sprężysty Czesław Niemen. Obok Marleny Dietrich, po jej prawicy, gwiazda ówczesnych lat, Michał Burano. Zanim, proszę, między nim a Marleną Dietrich głowę wkłada późniejszy założyciel zespołu ABC, Nebeski. Ale nie tylko Marlena Dietrich. Drodzy Państwo, kwiecień 1967 rok, 7 kwietnia w sali kongresowej, wydarzenie bez precedensu, olbrzymi aplauz, olbrzymie zainteresowanie, kilkudniowe kolejki po bilety, rozruchy, interweniowała milicja. Co takiego? Co się dzieje? Przyjechał zespół Rolling Stones. Rolling Stonesi w Warszawie. 7 kwiecień 1967 rok. I tutaj macie Państwo kilka fotografii z tego wydarzenia. Proszę zobaczyć, jaki aplauz na widowni. Rzeczywiście fruwa twoja marynara. Tak się bawiono w tamtych grzecznych czasach, kiedy panie nosiły białe bluzeczki granatowe, spódnice, a chłopcy wiązali elegancko aksamitkę przy białej koszuli. Taki aplauz i taka ekspresja reakcji publiczności niespotykana. Tak porwali Rolling Stonesi ówczesnych szczęśliwych nabywców biletów. Ale nie tylko. W listopadzie 1963 roku w sali kongresowej występuje inna gwiazda światowa, ówcześnie bardzo popularny, Paul Anka. Piosenkarz amerykański, być może kojarzycie Państwo jego słynny przebój Diana. Tak, to właśnie ten Paul Anka. I w trakcie jego występu, proszę Państwa, 23 listopada 1963 roku przychodzi tragiczna informacja. W Dallas zastrzelono prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego. Paul Anka przerywa koncert. Publiczność najpierw zamiera, potem przyjmuje to z wielkim zrozumieniem. Nie ma żadnych głosów sprzeciwu. Nikt się nie buntuje, nikt nie gwizdze, nikt nie krzyczy. Wszyscy w skupieniu, w ciszy, z wielką zadumą. Naprawdę publiczność pokazała wielką klasę. Opuszczają salę, koncert zostaje przerwany. No i proszę Państwa, tak jak już mówiłem, sala kongresowa, która była areną wszystkich spotkań politycznych ówczesnej elity władzy i zjazdów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, plac, który wielki plac, który powstał przed Pałacem Kultury i Nauki, był miejscem, gdzie dostojnicy państwowi przyjmowali defilady z okazji pierwszego święta 1 maja. No i dla nich zbudowano piękną trybunę honorową, która w marnym stanie, ale jest jeszcze do dzisiaj, do zeszłego roku można było na nią wchodzić, teraz ogrodzono ją i nie można na nią wchodzić. I dzisiaj niedostępna, może nie tylko ze względu na swoją słabość techniczną i możliwość zniszczenia, ale również związana z pewnym bardzo przykrym wydarzeniem sprzed 2 czy 3 lat, kiedy jeden ktoś na znak protestu spalił się, dokonał samospalenia przy tej trybunie, więc żeby nie urządzać tam miejsca jakiejś specjalnej pamięci, wprawdzie jest tam jakaś płyta, informacja, ale bardzo skromna, ogrodzono całą trybunę, nie można tam już wejść. Niemniej jednak za czasów świetności służyła
najważniejszym, którzy stali na tej trybunie i pozdrawiali maszerujące tłumy. Kochani Państwo, stać 1 maja, kiedy często była bardzo dobra pogoda i słońce, albo 22 lipca, kiedy święto narodowe, wiele godzin na trybunie, to jest troszeczkę męczące. Raz, że bolą nóżki, dwa, gorąco, co tu zrobić? Kochani, rozstawiano baldachim nad trybuną, ale to jeszcze nie rozwiązywało wszystkich problemów. Drodzy Państwo, bardzo sprytnie, o czym wcześniej nikt nie wiedział, pod trybuną znajdowały się i znajdują do dzisiaj wnętrza klubowe. W trybunie podnoszono część podłogi, można było zejść na dół i troszeczkę się zrelaksować, wypić coś chłodnego, wymoczyć nóżki w zimnej wodzie. Takie rzeczy też się odbywały. I zajrzyjmy sobie, jak to wyglądało. Tak wyglądała trybuna honorowa. Na dni majowych świąt zasłaniana właśnie takim baldachimem. A tutaj towarzysz Wiesław Gomułka, bardzo szczęśliwy, ponieważ jedna z demonstrujących wielbicielek nowego ustroju wdrapała się po trybunie honorowej. Oczywiście była to im zaplanowana improwizacja i wręczyła towarzyszowi Gomułce kwiaty. Za to on szczęśliwy, bardzo zarumieniony, roześmiany i dumny z siebie. Dziewczyna pewnie też. Zapewne członkini ówczesnych organizacji młodzieżowych ZSMP lub też ZMP wcześniej. Drodzy Państwo, mówiłem Państwu o tej trybunie honorowej. Zajrzymy tam za chwileczkę. To są stan dzisiejszy. Wejście do tych podziemi trybuny honorowej ogrodzone. Ówcześnie nie było ogrodzenia. Całe wejście było założone płytami marmurowymi. Nie odróżniało się od reszty placu i nikt nie wiedział, że jest tam. Są tam podziemne pomieszczenia, które wyglądają tak, wyłożone piękną orzechową boazerią i bogatymi materiałami. Dzisiaj pozbawione wyposażenia, ale nawet lekko przeciekający sufit. Zobaczcie, kałuża na dole. Ale ówcześnie bardzo bogato i luksusowo wyposażone. Członkowie najwyższych władz po trudach pozdrawiania maszerujących tłumów z trybuny honorowej mieli czas i możliwość na relaks i odpoczynek. Drodzy Państwo, mówiłem Państwu już o tym, kiedy rozpoczęły się decyzje o budowie Pałacu Kultury, kiedy przywieziono makietę, kiedy wbito łopatę, kiedy zbudowano pałac, kiedy oddano pałac. I teraz patrzcie na to zdjęcie i moje pytanie. Jak każda lekcja musi być po lekcji również sprawdzian. Proszę powiedzieć, kiedy zrobiono to zdjęcie, w którym roku? W 51, 2, 3, 4, 5, a może jeszcze w innym? Proszę spojrzeć. I teraz szybciutki quiz, każdy z Państwa, proszę sobie odpowiedzieć, na jakim etapie, kiedy zrobiono to zdjęcie. Już dłużej się, proszę Państwa, proszę nie męczyć, nie odpowiadać. Zapewne niewielu z Państwa miałoby możliwość, żeby zgadnąć. Otóż teraz proszę spojrzeć na kolejne zdjęcie, które da odpowiedź na to moje pytanie. Proszę popatrzeć na twarze mężczyzn zgromadzonych wokół makiety. Ten ze wskazówką to właśnie prezydent Warszawy przed II wojną światową, Stefan Starzyński. Proszę spojrzeć na prawo. Pierwszy z prawej w garniturze białej koszuli z krawatem, Roman Sigalin. Ten, który zginął w Katyniu, naczelny architekt Warszawy sprzed wojny, i brat Józefa Sigalina, tego, który dokonał wyboru ostatecznego kształtu Pałacu Kultury i Nauki. I proszę zobaczyć, co wskazuje właśnie prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Już przed II wojną światową był pomysł zbudowania takiego pałacu w Warszawie. Miał się nazywać Wieżą Niepodległości. I teraz, czy my dostaliśmy Pałac Kultury od Związku Radzieckiego? Fizycznie tak. Ale kto to wymyślił, czyja to była koncepcja i czyj pomysł? Dziękuję Państwu.